Fasady, te, które wygrają w swoich półfinałach, one będą walczyły o Smoka 2016 w Szczecinku. Natomiast zespoły, które przegrają półfinały... Pierwszy dzień wakacji, Mysia Wyspa, czyli powiew tropików i walka w regatach Smocze Łodzi 2016 o puchar przechodni, ale walczą drużyny z zewnątrz, takie jak Stiglmajer, czyli Stolno, czyli Husaria Gdańsk, Draco Vouch i Volkswagen Poznań. To są drużyny przyjezdne, ale ze Szczecinka bardzo mocną ekipą jest Emet Szczecinek, jak i Gawex Media, po to, aby zdobyć ten puchar i dzierżyć go przez cały rok u siebie w gabinecie, nie tylko. Ale świetna zabawa, nie tylko rywalizacja w tych regatach, bardzo mocne i wyrównane wyścigi, jest ich sporo, każdy praktycznie, z każdym dwie łodzie pływają, moc wrażeń, a przede wszystkim promocja poprzez imprezę właśnie tych drużyn z zewnątrz, które do nas przyjechali, zobaczyli, że tu jest świetna zabawa, fajne miejsce do wypoczynku, wyciąg chodzi, z tego też się bardzo cieszymy, a to miejsce na plażing i na coś smacznego i czy też chłodnego do wypicia, to na Mysiej Wyspie. Wyścigi skończą się około godziny 14. Podamy na pewno zwycięzcę. Ciekawe, kto to będzie. Czy Drakował, czy ktoś inny. Niech szczęście sprzyja lepszym, a żeby tylko ta rywalizacja była fair play. I co? Nic dodać, nic ująć, czyli jak wypoczynek, to tylko Szczecinek. Fantastyczne warunki. Rewelacja, rewelacja. Moc? Skąd jesteście? Poznań. Volkswagen Poznań. Regularnie pływacie? Taką zawodową jesteście drużyną? Dokładnie. Przynajmniej raz w tygodniu, zdarzy się dwa. Jak w ogóle w Szczecinku wam się podoba? Pięknie. Jestem tu pierwszy raz. Pogoda dzisiaj dopisuje. Teamy są gotowe do walki. To jest najlepszy sposób na dobrą zabawę. Dzięki. Teraz będziemy walczyć o zwycięstwo. No tak, no bo mówią, że Volkswagen najszybszy, ale jakoś na wodzie nie daje rady. To jest początek, musi się rozgrzać, jak każdy Volkswagen, jak każdy diesel. Jak się rozgrzeje, to wtedy wygrywa. A dzisiaj gorąco, bardzo gorąco, da radę? Ale silniki jeszcze nie były gorące, teraz już mięśnie są ciepłe, tak więc damy radę. Ale u was tutaj w tej osadzie liczna grupa pań. Ile osób startuje? Jest 8 kobiet i 12 mężczyzn. A nie, 20 osób, nie 22? 20 osób płynących plus sternik i bębnisz. O właśnie, czyli 22, no to super. Ale jak tutaj? Pierwszy raz jesteście w Szczecinku? Jesteśmy pierwszy raz, warunki idealne. Ja w sumie pochodzę ze Szczecinka, więc dlatego tu też swoją grupę ściągnąłem. Po to, żeby powalczyć. No i żeby mieć frajdę, żeby mieć ten fun. Tylko Draco Vouch awansowały do półfinału. Jeszcze nie wiemy, jak te pary półfinałowe będą wyglądać, ale po tym wyścigu będziemy wiedzieli już wszystko.